Po pierwszym niesamowitym meczu barażowym rocznika 2004, przegranym przez Widzew 3-5, uznałem, że niezależnie od tego, czy w klubowej telewizji będziemy realizować transmisję z rewanżu, ja i tak pojadę obejrzeć to spotkanie. Dlatego udałem się w drogę do Warszawy na mecz z Deltą wraz z zawodnikami Widzewa. Zatrzymaliśmy się na jedzenie na stadionie Znicza Pruszków. Zaraz przyjdą chłopcy na posiłek właśnie przed meczem. Godzina 10, 10.30 ma być posiłek, o 13.00 mecz, także wszystko dograne. Z powodu wcześniej planowanego wyjazdu do Australii głównego trenera zespołu Bartosza Bieleckiego opiekę nad zespołem sprawuje trener przygotowania motorycznego i były piłkarz Widzewa Damian Radowicz. To on jest dla całej drużyny największym autorytetem podczas nieobecności Bieleckiego. Aha, o czym mówicie? O czasie jedzenia? Czasie jedzenia, czy? To już jest dopilnowane już kilka dni przed, panie kolego. Na pobudzenie są jakieś normalne środki, które mogą trochę przebudzić na przykład zawodnika w takim wieku, czy raczej się unika takich rzeczy? Ja raczej bym nie wszedł w tę stronę. Ja raczej bym zadbał o to, żeby były dobre proporcje tego posiłku przed meczem meczowego, tak jak żeśmy zresztą zadbali. A mi się teraz wydaje, że 20. Ostatnio mówiłeś, żeby krew nie przetaczać. To nie mów, Marcin, tego nie mów. 20-25 gram białka, 100-125 węglowodanów, proporcje 1-4. Tak, żeby to była energia, żeby było białko, 2,5 godziny przed. Czas myślę, że na to, żeby każdy zdążył przetrawić. Myślę, że optymalnie. Jak będzie słabo, no to wiadomo, na kogo wina. Biorę na siebie, nie? Więc nie chcemy, żeby ten żołądek był obciążony. Dlatego te 2,5 godziny wcześniej, żeby zdążyć to na energię, żeby już żołądek był, żeby była ta świeżość. Powiem ci, Damian, tak, lekki posiłek, czuć, że sos jest odpowiedni, nie jest ciężki, słuchaj. To jest Pascal trochę, co? Naprawdę, ale taka jest prawda, słuchaj. Czułem, że sos jest taki, wiesz, to nie jest jakiś, kurczę, biedronkowy sos. Tak, ja takie odnoszę wrażenie, że nie jest ani przesłodzony. Wydaje mi się, że jest chyba przygotowany, tak, pod to, czy... Ja chcę powiedzieć, że widzę, że nie oszczędzasz na akademii, więc dbamy o najdrobniejsze szczegóły. I to nieprawda, że tak przeciekał. Wczoraj na ryneczku robił zakupy. Każdy szczegół dopracowali. Ryneczek Lidla. Nawet sos do spaghetti. Nawet sos. A mięso drobiowe. Indyk. No od razu poczułem przecież. Także nie ma tutaj. I ręcznie ten. I te indyki były w tym chowie, żeby były głaskane. Wiesz, co chodzi? Sam je głaskałeś w tych klatkach. Ja myślę, że zrobimy jeszcze cykl programów kulinarnych w Akademii Widzewa. Ja myślę tak. I ty będziesz testował, bo widzę, że masz takie podniebienie. Mam predyspozycję, nie? Tak. Wyczuwasz ten sosik, nie? Możemy zrobić. Damian Radowicz gotuje i urządza. Po posiłku powiem tak, kurwa, panie, kiedyś to tak nie było, właśnie na odwrót. Dzisiaj nosacze mówią, jak było kiedyś, a dzisiaj ja mogę powiedzieć, że kiedyś tak nie było. Słuchajcie, posiłek przygotowany, wszystko zbilansowane odpowiednio według godziny, według czasu do meczu. Takie rzeczy to ja lubię. Profesjonalnie.
racjonalne podejście do takich zagadnień. Chłopcy są już po obiedzie, jedziemy pomału już do Warszawy. Dobra. Widzę, że oni są raczej pozytywnie nastawieni do tego wszystkiego, więc ja tu wyczuwam niespodziankę. Nie, niespodziankę, bo dla mnie zwycięstwo dzisiaj Widzewa nie będzie żadną niespodzianką, ale wyczuwam, że obejrzę dobry mecz. A teraz zobaczcie jeszcze ciekawą sprawę. Pierwsza drużyna z Nicza Pruszków. O, leci do mnie piła? Nie leci. Pierwsza drużyna z Nicza Pruszków, która w sobotę zagra z Widzewem. A my tutaj sobie obiadek jemy i poglądamy. Czas pokaże, że Pruszków nie był szczęśliwym miejscem ani dla młodych zawodników Widzewa, ani dla piłkarzy pierwszego zespołu. Drużyna trenera Mroczkowskiego przegrała 3 dni później ze Zniczem 0-1. Ci chłopcy jednak pokazali, czym jest prawdziwy widzewski charakter. Do San Francisco. Dojechaliśmy na miejsce, czekamy jeszcze na chłopaków, którzy jadą busem, a oglądamy sobie wszystkie rzeczy, które dzieją się tu na miejscu. Dosyć ciekawa sceneria tego boiska, tam z tyłu widzicie kominy. Ciekawe, jak wpływa to ogólnie na zdrowie ludzi, którzy tu trenują. Tu korty tenisowe na delcie, boisko ładne, naturalne, ale najlepsze to wam pokażę zaraz. O! Co to w ogóle jest, słuchajcie? Autobus, przystanek, kafe. Czerwone diabły znad jeziora. Ale? Żebyś, ale jak macie... Też czarne. To może coś się pomylić tym razem, jak ostatnio. Przez to gardę. No? Na pewno czarne? Albo żółty? No daj za to. Nie, czarny. Czarny? Trzymał Szymczak. Z prawej, z lewej. Ludwik. Mateusz. Czyli jak jest? Od tyłu cicha, owczar. Jeszcze jest wersja robocza. Cicha, owczar i siema. Siema, siema. Najważniejsza osoba w każdej drużynie. Kierownik zespołu. Jak nikt nie docenia jego pracy, ale jak już czegoś nie przywiezie, to wtedy sobie wszyscy przypominają o tym, czy jest kierownik. Ale tutaj rozumiem, że wszystko pod kontrolą, zawsze, 100%. Raz. Dwa. Nagle ciemno zrobiło. Gdzie? Nie. Nie. 0,8.
Na tym boisku miał rozstrzygnąć się dwumecz z zespołem Delty Warszawa. Z zespołem, który od dwóch sezonów pozostaje niepokonany na swoim obiekcie. Losowanie par barażowych skojarzyło Widzew z najsilniejszą drużyną z całej stawki. Zwycięstwo gospodarzy miało być tylko formalnością. Damian, jaki plan teraz na odprawę? Możesz powiedzieć coś? Mogę. Najpierw jak przed każdym monitorowaniu obciążeń, czyli jak chłopaki się czują, jaka chęć do meczu, bóle, sen, zmęczenie. Przed samym, żebyśmy wiedzieli, kto jak się czuje, to oczywiście bardzo ważne jest to, żeby oni szczerze odpowiadali. No właśnie, na ile to masz pewność, że rzeczywiście odpowiadają tak, jak powinni, a na ile tak, jak chcieliby, żebyś ty to usłyszał? Tak, no to jest ważny punkt. No ja znam chłopaków już dość długo, więc praktycznie za każdym razem walimy, żeby to było szczerze. Bierzemy też chłopaków indywidualnie, no to jest duża kwestia jakby zaufania do trenera. Myślę, że tak w 90% ufam, że są szczerze, no bo jeśli oni zaznaczają ból, to nie ma jakby krzywdy, tylko my jesteśmy po to, żeby pomóc, więc to myślę, że oni mają tego świadomość. Znasz ich na tyle, że wiesz, kiedy mogą na przykład coś tam ukrywać, czy niekoniecznie mówić prawdę. Są takie osoby, które gdzieś tam może, ale w większości przypadków raczej. Wiesz. A jak to dzisiaj oceniasz? Jechałeś z nimi całą drogę, w drodze raczej cicho, czy tacy podładowani, a czy bardziej jednak skoncentrowani na... Na razie spokojnie, jest luz, mam wrażenie, a to ważne, żeby też za dużej takiej napinki nie było, nie? A tu mamy, o, proszę bardzo, żeby nie było, że jest Jacek Przypadek, to... Przygotowanie wstępne, podniesienie temperatury, core, stretching. Później jest kwestia gry na utrzymanie, uderzenie, mecz. Później w przerwie przygotowanie zawodników. Także ta część, która należy do mnie, gdzieś tam staram się, żeby była perfekcyjnie przygotowana. Trenerzy zespołu przygotowali już wszystko do przeprowadzenia odprawy. Zawodnicy mają ostatni moment na luźne rozmowy i żarty. Nie ma ich tu jednak zbyt wiele. Wszystkie z nich dotyczą już tylko tego meczu. W każdej szatni, tak i tutaj, musi być też muzyka. Byłem miło zaskoczony repertuarem wybranym przez drużynę. Ale drugi. 5 minut i chłopaki odpadają. Jeszcze chciałem zapytać.